Jest to śpiewająca piła. Długo czasu trwało, zanim na tej pile zacząłem grać. No ale już minęło to 35 czy 6 lat i nieraz sobie lubię gdzieś pograć. W tej chwili gram z zespołem mandolinistów Echo przy Domu Kultury Kolejarza. Zasada gry jest na pile jest taka, że chwyta się przy końcu piły, nagina się ją odpowiednio i w odpowiednim miejscu smycznym pociąga się po pile, z tym, że trzeba mieć wyczucie, gdzie uderzyć smyczkiem, w jakim miejscu i przy jakim nagięciu. Bo nie we wszystkich miejscach, chociażby się wydawało, wydaje ten sam dźwięk, a to jest nieprawda. Dlatego, że można w tym samym miejscu uderzyć smyczkiem, natomiast głos będzie zupełnie inny. Piła koncertowa i ona się tym różni, że jest ze specjalnej stali. Zęby tety to są wystrojeniem tego instrumentu. Bo wydawałoby się, że można by się obyć bez tych zębów, ale natomiast one, te zęby to są tylko w tym krótkim odstępie i właśnie to jest to wystrojenie. Trzeba jednak.